ciężko się odpalał taki ciągnik? Nie, leciutko. A jechałeś nim pierwszy raz, czy miałeś kiedyś z nim do czynienia? A ty masz z nim do czynienia w domu, nie? Konkurs polega na tym, żeby uruchomić traktor przy pomocy korby i przejechać nim od początku do końca jakiś tam dystans. W ciągu dnia mamy konkursy z różnych dziedzin. Odpalamy korbą silniki benzynowe, odpalamy korbą ciągniki z silnikami diesla, ale odpalamy także Ursusy C45 i Lance Bulldogi przy pomocy kierownicy, czyli każdy podstawowy, tradycyjny sposób uruchamiania maszyny rolniczej i ciągnika rolniczego jest tutaj zaprezentowany w trybie sportowym. Dzisiejszy festiwal to jest 15. festiwal ogólnopolskich ciągników, ogólnopolski festiwal starych ciągników i maszyn rolniczych imienia Jerzego Samelczaka. 15. rok i co roku więcej eksponatów. W tym roku mamy 270 eksponatów starych ciągników, starych maszyn rolniczych, silników stacjonarnych, kombajnów zbożowych starych. Także co roku tego przybywa, co roku przybywa kolekcjonerów. No niestety dzisiaj pogoda nam nie sprzyja. Wczoraj piękna pogoda, dzisiaj niestety od rana padało, ale mimo wszystko zainteresowanie zwiedzających, wydaje mi się, jest bardzo duże. Szczególnie się cieszymy, że mimo tak niesprzyjającej aury nasi widzowie, ludzie, którzy chcą poczuć to troszeczkę tej starości, tego, co było kiedyś, tego dawnego zapachu ciągnika, hałasu, dźwięku, że przybywają. To nas bardzo cieszy. A z jakich zakątków Polski przyjechały maszyny? Czy przyjechały na kołach? Kolekcjonerzy są z całej Polski. Są z Warki, z Bydgoszczy, z Gór, z Kujawsko-Pomorskiego. Także cała Polska zjeżdża na te dwa dni sierpniowe do Wilkowic. Ta lokomobila to jest lokomobila parowa, jest nowoczesnym kotłem nurnikowym. Jest to druga czynna w Polsce, rocznik 1919. Ponadto posiada przegrzewacz, tak zwany przegrzewacz Schmidta. I ta para dostarczana, która tutaj jest, przegrzewana jest nawet do 320 stopni, bo normalnie para uzyskałaby gdzieś 190 stopni Celsjusza. I do czego to było wykorzystywane? Przede wszystkim, jako już mówię na wstępie, nie do orki, bo tutaj takie zapytania są i spostrzeżenia, służyła przede wszystkim do napędu mocarni, jakichś młynów, czy wszystkiego tego, co było po prostu związane z pasem transmisyjnym. A czy ciężko się taką maszyną steruje? Instrukcja, znowu się do instrukcji cofnę, lekko, łatwo i przyjemnie, także mogę to stwierdzić. Z tym, że są problemy na przykład przy dzisiejszym gruncie, opady, no to wtedy ten ciężar 11 ton, który ona ma zawarty w sobie, nawet nie widać tego, ale taka jest prawda, grzęźnie w takim gruncie. Są problemy po prostu z jej przemieszczaniem się. Za 3 lata będzie miała 100 lat, myślę, że dotrwam razem z nią, no i pokażemy się wówczas na 18 festiwalu traktorów w Szreniawie, w Wilkowicach. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dziękuję bardzo. Nie wiesz, pani tutaj pierwszy raz? Tak, po raz pierwszy. I dlaczego pani przyjechała? Czego pani oczekuje od tego pokazu? Po prostu znajomi zainteresowali mnie tematyką. I przez znajomych, rozumiem. Tak, poprzez znajomych, bo nigdzie więcej nie ma informacji. Ja ogólnie lubię popatrzeć, posłuchać, poczuć klimat.